udzieliłaś ostatnio wywiadu, w którym wspominałaś narodziny syna i ten czas, który był dla ciebie trudny. Tak, ale to wiesz, też to było jakby jedno zdanie, które wyciągnięte z kontekstu, więc no nie wiem, to było nie do końca dobrze odczytane chyba to, co chciałam przekazać, albo źle się wyraziłam. O, może to moje. A pytanie. Co chciałaś przekazać? Co chciałam przekazać? No to zapraszam do wywiadu, do twojego stylu. Może zobaczysz, co chciałam przekazać. Bo chciałam jeszcze zapytać, jeżeli mogę tutaj na koniec, bo tak ja to czytałem i ty tam dosyć tak rzeczywiście smutno się wypowiedziałaś na ten temat, co było 11 lat temu, bo twój syn ma już 11 lat, prawda? I ja mam do ciebie takie pytanie, czy coś byś zmieniła w tamtym okresie, tak patrząc z perspektywy dzisiejszej, tych wszystkich lat? Nic. Wszystko zawsze się układa tak, jak ma się ułożyć. I nawet jak są takie momenty, które są trudniejsze, to my zazwyczaj po czasie widzimy, po co one były, ale tylko z trudnych sytuacji, tylko z porażek my się uczymy. To są lekcje. Sukces to jest coś, co jest na chwilę. I już, i koniec. Nic, sukces niewiele wnosi. A właśnie te ciężkie momenty, porażki, kryzysy, to jest coś, co nas wzmacnia, buduje i ja jestem za wszystko wdzięczna.